Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek. My tu z kotem jak zwykle. Z kotem jak zwykle o poranku. I Dorota coś walczy. Nie wiedzieć czemu. Po to zostawiłam, żeby wywalić tam jeszcze z tej skrzyni. No właśnie, i co? I rozpoczynamy nowy dzień. Ja lecę do szkoły, już jestem ubrana, umalowana, więc myślę, że trzeba będzie wam pokazać szkołę, póki jest. A ty się tulasz. Ty się tulasz do łokcia. Koty. Dzwonki. Dzwonią. Dziękuję. Hej, hej. Jak zwykle miałam wam nagrać 1000 rzeczy i 500 ważnych spraw. A wyszło tak, że mamy wieczór. Posłuchajcie ptaków. Super, nie? Także trochę teraz sprzątnięte, trochę zakupy zrobione, trochę ugotowane. Ja padnięta w papilotach. Ale na jutro warkocze, bo jutro dzień moich urodzin. Nie jest jakoś wybitnie ciepło, słuchajcie, na tarasie. Ale za to ptaszki głośno śpiewają. I co? I zobaczymy, jak tam jutro dzionek. Dzisiaj już pewnie wiele nie nagram. Chyba, że wam jeszcze pokażę zakupy z Rossmana. I jakieś takie drobiazgi z Action. I co jeszcze dostałam? Także pewnie jeszcze jakieś przybiteczki będą. Ale mówię tak, usiądę przed programem i tak pooddycham troszeczkę. Skromna deska serów. Zupełnie nieskromne czekoladki. O, takie insta-friendly jest. No. I dwa talerze z Bolesławca. Merci od mamy. Tutaj Wegefit. Kiełbaski. Ale też od mamy konwaliki. Mamy już w domu, zjadłyśmy karpatkę, zjadłyśmy ciasto, takoż jest. No i jeszcze pomidory suszone z żurawiną. Ale deska serów wygląda bardzo ładnie. Spadły nam kwiatki, ale czekolada zacna. I się pruja. No, aż kot przyszedł. Siedro. Siedro. Bo to powinien być płaski talerzyk, a ja. To jest niby płaski, a nie płaski. Pierwszy najgorszy, nie? No, bo. O, jaki piękny. Chodź i daj, była dobrze, bliżej. Dobrze, no mogłaś, Boże. Bliżej, była bliżej. Już miałam znajęty. No. Ze z różą. Jaki piękny, a jak ładnie pachnie. Bez róży. Jednak bez róży. Bezy też są. Kawy? Prawie. Wiśnie. Skamy kwiatki pomarańczowe. Nie ma jak te ptaszki, co? No. A taki nawet zwarty jest. Jeszcze jakby wiesz. Tak. Za ciepło małcie był. Przez ten drogę. Niestety. O, nie daje. Każdy ma po kawałku teraz. I do lodówki go. I do lodówki. Tak. Gościa. Z
dostać, bo się jeszcze zbierze. Tak. To sobie zjedzie do kawy. Oj, słuchajcie, astrologię tutaj Agnieszka mi wysłała, trochę opis o sobie, żebym wam przedstawiła, bo będziemy robić webinar astrologii, pewnie nie raz. Chciałam wam jeszcze dużo rzeczy pokazać, ale to tak, zobaczcie, sowę dostałam piękną. No i nie wiem jak, mam bałagan, słuchajcie, to jest pourodzinowo, to nie wiem jak mam wam pokazać. Może tak. Też widać, jak widać. Mam piękną tą makramę. To są pudełka. To są rzeczy od was, wiecie, naprawdę nic nie jest ogarnięte. Ale mam piękną makramę. Cudną. Taki to antracyt, grafit. Dostałam od Doroty i Katarzyny. Przecudne rzeczy. Także naprawdę. I nie, ona będzie na dłużko, nie? Tutaj. Bo tu szczególnie bardzo chciałam mieć makramę na dłużko. No to się doczekała, słuchajcie, nie musiałam sama zamawiać. Jest przecudna. Problem jest z nią tylko taki, że jest ciężka piekielnie i muszę coś wbić. I na razie, o słuchajcie, widzicie tu jeszcze w ogóle bałagan. Tam są karty, chciałam wam karty pokazać. Końska maść, wiecie, kręgosłup. Chciałam wam karty pokazać, bo od Doroty karty dostałam. Dosyć ładne, a w ogóle to je chciałam nawet. Mam takie motanki mówią i ja tam nie wiedziałam, tak się nie przyglądałam tym kartom mocno, tak mówię motanki, ui, a ja bardzo lubię, no to są takie karty przesłań, jest książeczka do nich, dziewczyna, która je wydała, ona pracuje po słowiańsku, z gimnastyką słowiańską, naprawdę fajowe te karty. W ogóle to jesteśmy w dniu moich urodzin, podczas gdy zrobiłam 2 programy, 3 rytuały, 500 diagnostyk, 80 tych dekretów. No, tak jak wam mówiłam, niedzielę mam jedyny taki dzień, kiedy te zamówienia takie wirtualne w moim sklepie mogę na spokojnie odrobić. Po prostu zajmuję się pracą energetyczną, że tak powiem. No. Urodziny, nie urodziny. Tak to bywa. Piękne są, nie? Własna lalka. No, cudne. Na fajnym tle takim. Jakieś przesłanie jest. Super, a te laleczki. A czy karty? O, trawnica. A tyły mają takie słodziakowate, sielsko-anielskie. Podobają mi się bardzo, bardzo, także bardzo jestem z kart zadowolona. Widzę, że też dziewczyna drukowała bez pudełka, bo powiem wam, że ja też będę miała tę kartę bez pudełka, jakoś tak ten. No ale jest książeczka też. Ja myślę, że ja niekoniecznie... Znaczy ja robię te karty dla siebie na razie, zobaczę jak będą funkcjonować te moje. A potem pomyślę. Bardzo mi się podobają. Takie są, wiecie, żadaniczkowe, żadaniczki kocham. No właśnie tak.